co tydzień to samo, co? W tamtym tygodniu było czytane. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak ta i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Widzicie, no właśnie to jest właśnie to wspaniałe Boże dzieło, że cudowne to jest, że Bóg i dał nam usłyszeć słowo i dał wiarę, żeby uwierzyć, że to słowo mówi prawdę, że to słowo to nie jest jakaś fikcja, że to, ten Bóg to nie jest jakiś zmyślony, to nie jest Bóg, którego tylko tam gdzieś czczą jacyś ludzie w budynkach i go tak naprawdę nie ma, ale kiedy usłyszeliśmy ten głos, kiedy prawdziwie to do naszych serc dotarło, to Bóg sam wlał tą też wiarę, że On jest i poświadczył to przez świadectwa i później świadczył ileż to razy i pokazywał do dnia dzisiejszego w rezultacie, że On jest, że On naprawdę jest i że Jego Słowo, kiedy bierzemy w naszym sercu, kiedy chwytamy się tego Jego Słowa, to od Niego też pochodzi wiara. Widzicie, właśnie to jest takie wspaniałe i to jest tak cudowne, że można być szczęśliwym człowiekiem właśnie dzięki temu chwytaniu się Bożego Słowa i prośbie do Boga właśnie o tą wiarę i radowanie się z tego, że Bóg daje tą wiarę, że daje to tym, którzy do Niego przychodzą, którzy tego naprawdę chcą. Bóg doskonale wie, że nie jesteśmy w stanie wykonać żadnego słowa, które od Niego pochodzi. Nie jesteśmy w stanie wykonać. Jesteśmy od razu na wstępie skazani na porażkę. Nie jesteśmy w stanie. Jest to słowo zbyt wzniosłe. Jest to słowo czyste, święte i nie jesteśmy w stanie go wykonać. Dlatego Bóg tak cudowny w swoim działaniu, tak cudowny Bóg dał nam wiarę, żebyśmy uwierzyli, że Bóg może to uczynić z nami. Że Bóg może to w nas wykonać. Że to słowo Bóg nie posłał tylko same suche słowo, żeby tylko nam powiedzieć, czego nigdy nie dojdziemy. Czego nigdy nie dosięgniemy, ale dał nam wiarę, że nie dość, że do nas mówi to słowo, to jeszcze z nami może to wykonać. I to jest naprawdę takie wspaniałe u naszego Boga, dlatego jak dobrze, kiedy to wszystko łączy się właśnie w tą pewność. Jest taka kwestia, o której też od razu pomyślałem, kiedy było to też mówione, w jakiego Jezusa my wierzymy. W jakiego Jezusa my wierzymy? Jaki jest dla nas Chrystus? Widzicie, kiedy patrzymy przez pryzmat doświadczeń, ten Chrystus mógłby dla jednego być taki, dla drugiego taki, ale właśnie to jest też znowu wspaniałe, że Bóg tego Chrystusa nam dał w swoim świętym słowie, abyśmy uwierzyli w to słowo, które mówi Ojciec do nas, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Syn i jaki jest Ojciec objawiony przez Syna. Abyśmy mogli poznać Syna i przez Syna poznać też i Ojca. I to jest właśnie znowu do tego tak bardzo potrzebna nam wiara, żebyśmy mogli chodzić w tym, że On taki rzeczywiście jest. Ludzie mogą wierzyć i wierzy dużo ludzi naprawdę na tej ziemi, że kiedy nie będą czegoś jedli, to będą zbawieni, że będą kiedy coś będą czynili jakąś religię, jakiś rytuał, to dla nich niebo będzie otworem stało i będzie wejdą do tego nieba. I w różne rzeczy ludzie wierzą, ale no właśnie, kto poznał Syna, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, kto uwierzył tym słowom Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana czytamy w 8 rozdziale, takie bardzo mocne słowa. 8 rozdział, 23 werset i dalej. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości, wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Pomrzecie w swoich grzechach. Jezus Chrystus, wiemy, do kogo to mówi.
Ale wiemy też, jak Jezus Chrystus to mówi i jak opiniuje, doskonale wie o nich, doskonale wie o ich sercach, doskonale wie o ich umysłach. Obyśmy my byli z tej wysokości, z której jest Jezus Chrystus, obyśmy byli z tego miejsca, z którego właśnie Jezus Chrystus woła nas w swoim świętym słowie do siebie, obyśmy mogli być właśnie ludźmi, którzy stoją właśnie w tym miejscu chrystusowym, ponad już tymi rzeczami. Wiecie, sami wiecie, jak wiele pokus na tej ziemi wielu ludzi odciąga od Jezusa Chrystusa, jak wiele dokonuje się rzeczy i człowiek mógłby być naprawdę dużo wyżej, a tymczasem znowu zszedł do podziemi, można powiedzieć. Tymczasem znowu zszedł do jakichś ciemności w jakichś sprawach, a mógłby być z wysokości. I dlatego właśnie jak dobrze wierzyć Jezusowi Chrystusowi, jak dobrze uwierzyć, że to On jest tym, który umarł, zmartwychwstał, abyśmy już nie musieli grzeszyć, ale żebyśmy mogli być otwarci na Boże działanie, na działanie wiary, tej pewności Boga, którą On wlewa w nasze serca i mogli właśnie być unoszącymi się na wysokościach, tymi, których Bóg wbierze i stawia ponad tymi rzeczami już, gdzie te rzeczy już nie mogą niszczyć, cofać, nie mogą przezwyciężyć dziecka Bożego. Właśnie to jest to piękne uwierzenie Jezusowi Chrystusowi, że On może wszystko. I to nie tylko właśnie już nawet samo uwierzenie, że tak, że On może, ale nie ze mną, ale uwierzenie: Jezu, kiedy przyjdę do Ciebie, Ty możesz tą rzeczywistość diametralnie zmienić. 180 stopni możesz zmienić. Z kobiety, która krwawiła, Jezus Chrystus uczynił zdrową kobietę, z młodzieńca leżącego martwego podniósł i młodzieniec wszedł z tą matką z powrotem do miasta. I wiele tych cudów uczynił Jezus, zmienił diametralnie rzeczywistość, bo to był Jezus. Bo to był Jezus właśnie, dlatego to jest Jezus i dzisiaj. I ten sam Jezus może zmienić całkowicie wszystko, rzeczywistość. Może zmienić człowieka religijnego w człowieka wiary. Człowiek wiary różni się od człowieka religijnego tym, że człowiek wiary nie spełnia tylko jakichś rytuałów i na tym nie opiera swojego zbawienia. Człowiek wiary wierzy Bogu i słucha tego, co mówi Bóg i postępuje według tego, co mówi Bóg. Nie chwyta się samej tylko litery i nie robi sobie z tego znowu czegoś literalnego, ale chwyta się Boga. Chwyta się Boga poprzez bliskość chodzenia z tym Bogiem, poprzez wiarę, która jest ta czynna wiara, czy w modlitwach, czy właśnie w tym chodzeniu, śpiewaniu temu Bogu, czy w różnych rzeczach, które na co dzień człowiek wykonuje, potrzebuje wiary. Człowiek wiary to jest człowiek, który nie używa tylko tej wiary do tego, żeby otworzyć tą Biblię i poczuć te słowa, które czyta, ale człowiek wiary używa tej pewności Boga nieustannie. On chodzi w wierze, w pracy, w drodze do pracy, w każdym miejscu, gdzie żyje. On chodzi z wiarą. Wtedy to słowo gra w jego sercu. Ta bliskość Boga nie jest mu czymś wyjątkowym, jakimś sporadycznym, tylko to jest dla niego coś, co on doznaje w każdej chwili, naprawdę. Może doznawać tego jeszcze więcej, kiedy oczywiście jest w komorze, czy też kiedy Pan go przyprowadza do siebie, ale on chodzi nieustannie właśnie w tym. On poznaje tego Jezusa Chrystusa i on chodzi w tym Jezusie Chrystusie przez wiarę. I to jest właśnie to jest to życie. Możemy otwarcie i jak dobrze, żeby tak rzeczywiście było, powiedzieć, że tak jak krew w żyłach naszego ciała, tak wiara w żyłach człowieka wierzącego powoduje, że on żyje. Tak wiara powoduje, że to wszystko w człowieku wierzącym tętni, że ten człowiek może mieć gorącość, że ten człowiek może mówić, że ten człowiek może słuchać, że ten człowiek może czynić, bo ten człowiek może wszystko, w nim płynie wiara. I to nie jest coś, naprawdę, to nie jest coś, co stanie i trzeba to co chwilę popędzać, żeby to płynęło. Ta wiara w nim płynie, te świadectwa za świadectwami Bóg dokłada, że jest w tej sprawie. I chociaż przechodzi przez wiele doświadczeń, przez wiele ucisków, przez wiele niezrozumień, chociaż przez wiele odrzuceń może przejść i to jednak trzyma się Bożego Słowa, bo wie i widzi, jak Bóg
rozwesela jego serce, jak Bóg przyciąga przez tą wiarę pewność jego, tego człowieka serce do siebie. I dlatego właśnie to jest uwierzyć, że Jezus właśnie to jest ten właśnie żywy Jezus. To jest uwierzyć, że ten Chrystus nie jest tym Chrystusem, który chodził wtedy po ziemi tylko. Bo i tak ludzie dzisiaj czytają Biblię, żeby zobaczyć, co tam zrobił jeszcze wtedy Jezus. Ale ten Jezus to zrobił, to prawda, zrobił to tam. Ale to samo może zrobić teraz i tutaj. Może zrobić to tym, którzy uwierzą w Niego. Tym, którzy uwierzą, że On był od Boga posłanym Synem, który jest żywy, który teraz jest po prawicy Ojca. My mamy takie możliwości. My mamy tak wiele... Mamy tak wiele w tym Jezusie Chrystusie możliwości. My mamy naprawdę moc w Jezusie Chrystusie dzisiaj. Jeśli uwierzymy Mu, że On może wszystko zmienić, to naprawdę może to uczynić. Jeszcze oręduje u Ojca po prawicy. Już nie chodzi po tej ziemi i dzięki Mu za to, ale teraz oręduje u Ojca, żebyśmy co? Żebyśmy chodzili w tej wierze. Oręduje u Ojca, żebyśmy nie zrezygnowali z tej wiary, nie cofnęli się chwilę przed tym, co było przeczytane z tych Hebrajczyków. My wiemy, co jest napisane, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Dlatego to jest tak wspaniałe. Chrystus oręduje za nami, abyśmy nie byli z tych, którzy się cofają i giną, lecz byli z tych zawsze, którzy wierzą i zachowują duszę. Dlatego jak wiara jest czymś ratunkiem dla duszy, jak wiara jest wyzwoleniem dla duszy, jak wiara jest życiem dla naszej duszy. Czy ta dusza może czuć się swobodnie w nas? Czy dajesz swojej duszy to, co jest jej potrzeba każdego dnia? Czy ona może w tej wierze się rozwijać? Jak czuje się teraz twoja dusza? To jak czuje się moja dusza? Jak czuje się moje wnętrze? Jak czuje się twoje wnętrze? To nie jest. Świat napiera na ludzi dzisiaj. Naprawdę. Słuchajcie, widzę to, może wy tego nie widzicie, bo macie inne zadania trochę na tej ziemi, w swoich pracach służbowych, ale ja to widzę, jak świat napiera, żeby ludzie byli powierzchowni, żeby poukrywali się za tabletkami, poukrywali się za psychoterapeutami, żeby poukrywali się w różnych tam właśnie takich ciemnych rzeczach, poukrywali się i tam pozamykali, żeby byli powierzchowni, żeby to wszystko było takie, żeby nikt nie znał twojej głębokości. A właśnie Bóg jest tak cudowny i wspaniały, że chce, żeby właśnie to wnętrze człowieka mogło doznać tej radości chodzenia w wierze. Żeby każdy człowiek na tej ziemi mógł doznać, czym jest wiara i jak jego dusza karmi się tą wiarą, jak dopiero wewnętrzny człowiek prawdziwie może żyć, kiedy ma wiarę w Boga. I to jest właśnie coś. Wyjście na zewnątrz. Ktoś by mógł powiedzieć, co spowodowało w tobie, Piotrze też, ale co w połowie Pawle powodowało, że ty tak się otwierałeś przed tymi Koryntianami, że ty się otwierałeś tak przed nimi, przed innymi się otwierałeś. Co w tobie powodowało to, że to, co miałeś w sercu, tak na zewnątrz wyprowadzałeś. Co w tobie to powodowało? I myślę, że odpowiedziałby nam od razu. Wiara Jezusa Chrystusa. Nie byłem człowiekiem ukrywającym się. Nie byłem człowiekiem, który by się ukrywał. Gdyby Paweł ukrywał się, ileż, myślę, że nie miałby prawie żadnych prześladowań. Nie cierpiałby tyle. Ale przez to, że się otwierał, wszędzie tam mówił o swojej wierze. Mówił o tym, czym żyje jego dusza. To zawsze byli za nim szli ci Żydzi, którzy naprawdę pragnęli ponad wszystko jego śmierci. Zabić go, zniszczyć z tej ziemi, jak najszybciej zgładzić. I dlatego, a on mówił o swojej wierze. On to, co wewnątrz nosił, mogło to wylewać się na zewnątrz. I to była właśnie ta wiara w Jezusa Chrystusa, ta pewność Chrystusa, w której chodził nieustannie Paweł. Jak nasza dusza dzisiaj się czuje? Czy ona jest tak pewna Jezusa Chrystusa? Czy ona takie właśnie może otwierać się i wychodzić na zewnątrz? Ta wiara w nas... Może dzisiaj jest tak i wiem, że jest tak, że człowiek, który się uzewnętrznia za dużo, to jest może być traktowany jako nadpobudzony, rozemocjonowany albo jakiś tam, nie mówię o tych, którzy nie wiadomo co ze sobą robią, ale jeśli ktoś się otwiera, to naprawdę i wierzy i
i wierzy, że Pan to może uczynić, że może to zmienić, to Pan naprawdę takich ludzi, którzy otwarli się przed Panem, przyszli do Jezusa Chrystusa i powiedzieli: Jezu, w Tobie jedyna nasza nadzieja, Ty możesz mnie uzdrowić, ślepy. I tak jak wymieniłem wcześniej, ci wszyscy ludzie, którzy potrzebowali, oni otworzyli się przed Jezusem Chrystusem. Oni mogli siedzieć w swoich domach i powiedzieć: jesteśmy chorzy, ale my tam nie wyjdziemy, bo inni ludzie po prostu co o nas pomyślą, co nas powiedzą. Powiedzą: ślepy, idź z powrotem tam do tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale oni otworzyli się, oni zaczęli wołać. Oni zaczęli wołać, oni uwierzyli, że Jezus może im pomóc. Nie obchodziło ich to, co już też pomyślą inni ludzie. Oni wierzyli, że Jezus może im pomóc. Więc wiara też jest. I oczywiście to się opiera na zdrowiu Słowa Bożego. Ale wiara też jest takim właśnie otwarciem. Tym, co może właśnie mówić na zewnątrz o tym, w czym może dopomóc mi Jezus. O tym, czego potrzebuję od Pana Jezusa. Bo kiedy to mówię, to mam wiarę, że On mi może w tym pomóc. Napiera świat, napiera wróg, żeby coraz więcej ludzi było zamkniętych. Coraz więcej chce zamknięcia u ludzi. Chwała Bogu za wiarę, bo ona otwiera. Ona otwiera te bramy serca. Ona otwiera je przed Bogiem i mówi: Boże, potrzebuję Ciebie i wierzę, że Ty mi możesz pomóc. Ona otwiera serca, ona otwiera wnętrze człowieka, ta wiara. Dzięki Bogu za to, bo naprawdę mamy takie czasy, a nie inne, ale one są bardzo trudnymi czasami. Bo kiedy później mówisz, że wierzysz Bożemu Słowu i idziesz dalej za tym Bożym Słowem, to jesteś naprawdę i nieraz wśród tych, którzy też otwierają to Boże Słowo już jako człowiek, który wypacza je, dlatego musimy uwierzyć, jakże musimy właśnie zawierzyć naszemu Panu, żeby przejść tą pielgrzymkę, krótką, dzięki Bogu, ale przejść ją zwycięsko w wierze, jak musimy uwierzyć naszemu Panu. I dlatego to jest właśnie tak wspaniałe i to jest tak piękne, że możemy to uczynić, że no, tak jak było tutaj zresztą też i przeczytane z listu Pawła do Rzymian, tak właśnie też jest. I dzięki Bogu za to, że w tym 5 rozdziale tak samo, zobaczcie, jest napisane, wiele tutaj jest fragmentów, wiesz, no Biblia jest przejęta wiarą, naprawdę, ale z tych fragmentów też zobaczmy, usprawiedliwieni wtedy z wiary, 5 rozdział, pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni z wiary. Nie mieliśmy czym się usprawiedliwić. Nie mamy czym się usprawiedliwić przed Bogiem. Nie mamy usprawiedliwienia przed Bogiem żadnego. Ale właśnie Bóg dał nam wiarę. Wiarę posłuszną, wiarę uległą Jego Słowu. I wtedy my, trzymający się w posłuszeństwie Bożego Słowa, uległości Jemu, możemy już być usprawiedliwieni z wiary, pokój mieć z tym Bogiem. I to jest wspaniałe. Możemy właśnie mieć to dzięki Jezusowi i przez Jezusa Chrystusa. Właśnie mieć ten przystęp przez wiarę do tej łaski, jak dalej jest napisane, w której stoimy i chlubimy się nadzieją wiary, nadzieją chwały Bożej. Widzicie, właśnie to jest to wszystko razem ze sobą, jest tak spójne, ale to właśnie nam daje przystęp przed Boga. Jak potrzebujesz biletu, jadąc pociągiem, jakimkolwiek środkiem komunikacji miejskiej, tak można powiedzieć, właśnie nam przystęp do Boga daje wiara. Bóg, Bogu właśnie mili są ci, to też właśnie tam czytam w tych Hebrajczyków, którzy wierzą. Ich Bóg przyciąga do siebie, daje im możliwość przychodzenia do tego stołu i karmienia się z Bożego stołu. Kiedy człowiek nie wierzy, kiedy człowiek idzie swoją drogą i wykonuje swoje plany, bo w swoje plany bardziej wierzy niż w Boże plany i w Boże Słowo, to wtedy Bóg mówi: możesz sobie chodzić po tej ziemi, możesz sobie coś realizować, ale to nie będzie mój plan. Wiara zagląda do Bożego planu i Bóg wierzącym, naprawdę wierzącym, tym ludziom, którzy wzrastają w tej wierze, objawia świętą swoją wolę, daje wejrzeć jeszcze głębiej i głębiej w swój święty plan, objawia im to, co nastąpi. Pokażcie mi człowieka niewierzącego, któremu Bóg objawił, co nastąpi, co przyjdzie. Nie znajdziecie takiego. A możemy znaleźć wielu ludzi wierzących, którym Bóg objawił, co będzie daleko po ich śmierci,
po ich odejściu objawił im wiele. I chociażby Daniel, chociażby Jan, chociażby jeszcze Ezechiel, chociażby jeszcze inni, których patrzyli, bo oni wierzyli Bogu. Bo oni wierzyli, że Bóg mówi prawdę. Oni chwytali się tego Bożego Słowa i wierzyli Jemu. I dlatego Bóg w tej radości przebywania z takimi ludźmi objawiał im dalej te rzeczy. Oczywiście, mieli Boże, bo byli Bożymi prorokami. To było ich zadanie. Ale Bóg raduje się, kiedy przegląda tą ziemię i widzi wierzących ludzi, którzy szukają Jego oblicza, którzy trzymają się kurczowo Jego słowa, chociażby nieraz nie rozumieli pewnych rzeczy, ale trzymają się kurczowo Jego słowa, to Bóg miłuje takich ludzi. Miłuje, bo widzi ich serce. Bo naprawdę to wszystko razem się łączy i Bóg widzi. Bóg nie jest Bogiem powierzchowności, który by się miał pomylić. Bóg jest Bogiem widzącym wszystko, który się nigdy nie myli. Zna dokładnie zamiar, zamysł serca i wie, jeśli w tym sercu jest zamysł poddania się Bogu, wierzenia, trzymania się Bożego Słowa. Bóg zna ten zamysł. Zresztą On sam go też wkłada tam często do tego serca i wtedy rzeczywiście prowadzi takiego człowieka. Dlatego jak my wierzymy dzisiaj Bogu? Czy nasza wiara rośnie? Czy nasza wiara jest tym, co wzrasta? Kiedybyśmy mieli powiedzieć w perspektywie 10 lat, to byśmy powiedzieli, no wzrasta, wzrasta. Ale gdybyśmy mieli powiedzieć w perspektywie z dnia na dzień, to co, to w rezultacie wiesz, kiedy miałby być szczery wobec ciebie, to może nieraz ktoś powiedział komuś, to wiesz co, no ja nie widzę takich świadectw mojej wiary codziennie. Ja tam miałem takie 10 lat temu, ci powiem co miałem, 7 lat temu, ale tak, żeby do wczoraj. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby coś wymyślać. Ja mówię, że człowiek z wiary, kiedy chodzi w wierze każdego dnia, on naprawdę może powiedzieć każdego dnia, ile czyni dla niego Bóg. On naprawdę nie wyszukuje, nie wyciąga grubych knig i przegląda, kiedy to tam było, coś się zdarzyło. On mówi z każdego dnia i oby tak było z nami, obyśmy my chodzili w wierze i byśmy mogli opowiadać, co przez wiarę czyni z nami Jezus Chrystus, jak chwyciliśmy się Bożego Słowa. Dlatego naprawdę Pawłowi tak zależało na tym, kiedy mówił chociażby nawet do Filipian. I tu jest napisane tak w tym 3 rozdziale. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A o czymś inaczej, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Trwajmy w tym, co już dostaliśmy dzięki wierze w Boga i biegnijmy do przodu. Nie zatrzymujmy się, aby osiągnąć jeszcze więcej. Aby w tej społeczności z Bogiem czy otrzymać jeszcze więcej, aby ta wiara mogła nas poprowadzić do kolejnych świadectw, do kolejnych zmian, do tego, że w pewnym momencie ty zobaczysz człowieka, że on już nie przejmuje się pewnymi rzeczami, on wierzy swojemu Bogu, że to, co Bóg uczyni dalej z nim, on powierza swojemu Bogu swoje życie i on wierzy temu Bogu. I to nie jest ślepe, to jest oparte na Jego Słowie i on wie, że Bóg go poprowadzi. To jest wiara. I dlatego chwała Bogu za to, że to już sięga daleko. To już nie jest niskości. To już nie jest pełzające przy ziemi. To jest znoszące się wysoko. Ten człowiek wiary patrzy w niebo i widzi tam swojego Pana już. On jest pewny tego, czego się spodziewa. On nie marzy o czymś tam i tylko ktoś mu zmieni obraz na chwilę i ten człowiek już marzenie prysło. Ten człowiek jest pewny, dokąd zmierza. On wie, czego oczekuje już, wie, dokąd zmierza, do jakiej ojczyzny i dlatego on idzie w tą stronę i chwała Bogu za to, abyśmy byli takimi właśnie ludźmi, którzy są z każdym dniem coraz bardziej pewni i ludźmi, których rosną świadectwa z każdym dniem naszej wiary, pewności Boga, posłuszeństwa Bogu i tego, jak my możemy naprawdę być coraz bliżej i bliżej tego świętego, wszechmogącego Boga. Amen. Amen.